53. sesję Rady Gminy. Zdrowia święta wszystkich uczestniczących w sesji radnych, jak również zaproszonych gości. W szczególności witam wójta gminy Dębe Wielkie, pana Krzysztofa Kamienowskiego i panią skarbnik, panią Marię Wojciechowską. Witam również przybyłych na dzisiejszą sesję sołtysów oraz wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają. Proszę państwa, odczytam porządek. Na chwilę obecną w sesji uczestniczy trzynastu radnych, to stanowi kworum. Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Odczytam przygotowany na dzisiejszą sesję porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał. To będą uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2023-35. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dębe Wielkie na rok 2023. Teraz punkt piąty, zakończenie obrad. Tyle jeśli chodzi o porządek. Czy ktoś chciałby wnieść jakieś uwagi do zaproponowanego porządku? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do pierwszej uchwały. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2023-35. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale numer FK 47.0007.434/2022 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2023-35 wprowadza się następujące zmiany. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Dębe Wielkie na lata 2023-35 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej, numer 1 do niniejszej uchwały. Wstęp 2, wykaz przedsięwzięć WPF-u otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj mamy stosowne tabele, przejdziemy do, na sam koniec, do objaśnień. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lipca 2023 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dębe Wielkie. Dochody ogółem zwiększono o 437 189,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono 140 212,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 296 977,52 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 437 189,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 140 212,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 296 977,52 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na lata 2024-2025. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie przychody nie uległy zmianie, rozchody nie uległy zmianie. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie na lata 2023-2035 nie spowodowały modyfikacji w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiana w wieloletniej prognozy finansowej gminy Dęby Wielkie otrzymuje również zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia zbudowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie gminy. Na budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim. Dokonano zmian w limitach roku 2023, łącznych nakładach finansowych oraz limitach zobowiązań następujących przedsięwzięć. Pierwsze, modernizacja ulicy Szkolnej w Cygance od przejazdu kolejowego do ulicy Strażackiej. Dwa, przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Oleśni, w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie. Trzy, budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim.
4 zagospodarowanie działek o numerach ewidencyjnych 386 i 387 miejscowości Aleksandrówka, budowa sali konferencyjnej z częścią administracyjno-socjalną pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej. 5. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Dęby Wielkie w formule zaprojektu i wybuduj Polski Ład edycja 2. 6. Rozbudowa ulicy Polnej miejscowości Dęby Wielkiej, gmina Dęby Wielkie w formule zaprojektu i wybuduj. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF-u. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF-ie zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. To tyle jeśli chodzi o objaśnienia i tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? I wtedy prosiłbym przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji. Komisja Budżetu analizowała projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie podczas posiedzenia w dniu dzisiejszym. W związku z tym, że projekt uchwały polega na dostosowaniu do wartości zawartych w WPF-ie do zmian w budżecie, które za chwilę będziemy podejmować, Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie na lata 2023. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 63 850 147 złotych 77 groszy, w tym dochody bieżące 52 049 027 złotych 25 groszy, dochody majątkowe 11 801 120 złotych 52 grosze. Wprowadzone zmiany w planie dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 74 811 807 złotych 74 grosze, w tym wydatki bieżące 55 739 904 złotych 50 groszy, wydatki majątkowe 19 071 903 złotych 24 grosze. Wprowadzone zmiany w planie wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok, określającej limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku. Paragraf 4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w wyodrębnionym planie finansowym dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To tyle jeśli chodzi o tą uchwałę. Przejdźmy do uzasadnienia. Zmiany w budżecie gminy Dęby Wielkie na 2023 rok wprowadzane niniejszą uchwałą obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 296
977 zł 52 grosze i w tej samej kwocie zwiększenie planu wydatków. W zakresie dochodów budżetu w dziale 600 drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 872 zł 48 groszy w zakresie środków z Polskiego Ładu w ramach realizowanych zadań. W dziale 926 kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 297 850 zł. To jest o kwotę dotacji z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu 2023. W zakresie wydatków budżetu w dziale 600 drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 872 zł 48 groszy. Na zmiany składają się zwiększenie o kwotę 3000 zł na wartości zadania modernizacja ulicy Szkolnej w Cykance od przejazdu kolejowego do ulicy Strażackiej, zmniejszenie o kwotę 5000 zł wartość zadania modernizacja ulicy Zielonej Dębowierskim etap pierwszy, zmniejszenie o kwotę 4000 zł wartości zadania modernizacja ulicy Zielonej w Dębowierskim etap drugi, zmniejszenie o kwotę 1500 zł wartość zadania przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Oleśnej. Wielkie. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą remont ulicy 103 Batalionu Strzelców w miejscowości Aleksandrówka gmina Dęby Wielkie o wartości 7000 zł. Zmniejszenie o 372 zł 48 groszy wartości zadania przebudowa drogi gminnej, to jest odcinka ulicy Ogrodowej w miejscowości Ruda gmina Dęby Wielkie. Od kilometra 0 do kilometra 0,590, z czego o 872 zł 48 groszy zmniejsza się kwoty wydatków finansowanych ze środków Polskiego Ładu, a zwiększa się o 500 zł kwoty wkładu własnego do zadania. Dwa, w dziale kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 297 850 zł. Zmienia się nazwę zadania, zbudowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębie Wielkim, poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie gminy, na budowę boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębie Wielkim, jednocześnie zwiększając wartość zadania kwotę 297 850 zł. Powyższa zmiana nazwy zadania, które częściowo finansowane jest ze środków Nagrody Rosnąca Odporność, wymaga uaktualnienia planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Działania COVID-19. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmiany planowanego deficytu. To tyle, jeśli chodzi o zasadnienie tej uchwały. Czy są jakieś uwagi? To również prosił przewodniczący Komisji Budżetu o opinię Komisji. Komisja Budżetu analizowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie na rok 2023 podczas posiedzenia w dniu dzisiejszym. Po zakończeniu pracy komisja postanowiła jednogłośnie zarekomendować Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję przewodniczący. Przewodniczący, jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. No, to były tylko te dwie uchwały na dzień dzisiejszy. W porządku obrad. Czy są jakieś sprawy bieżące? Proszę bardzo Państwa. W pierwszej kolejności może chciałbym poinformować, że dnia 6 sierpnia 2023 odbędzie się uroczyste otwarcie przystani Walercińskiej. O przystani Walercińskiej na pewno tutaj szczególnie szanowni radni wiedzą, albo im się coś obiło uszy, gdyż właśnie głosowali o tym nazewnictwie, miejsce, inne rzeczy. Także
może są bliżsi, może nie do końca, ale radni na pewno. Dlatego, korzystając z tej okoliczności, będąc zgodnie z protokołem przyjętym, jeżeli się zaprasza poszczególne podmioty, zaproszenie daje się przewodniczącym poszczególnym podmiotom. Pozwólcie Państwo, że właśnie w tej czynności kogo? Tutaj dla Pana Krzysztofa Kalinowskiego. Dziękuję bardzo. Dla Pana Mirosława Sitka. Następnie teraz się udamy do Pani Renaty Kartyńska jako przewodniczącej rolnictwa i warsztatu. Pan wieczorem jest zapraszany indywidualnie na zaproszenie, bo jest tutaj sponsorem naszej uroczystości. Brawo. Ale jest sponsorem, dlatego właśnie ma zaproszenie osobiste. Pan Leszek Głośnica jako przewodniczący tej kooperacji. Zapraszam bardzo. Dla Pana Przewodniczącego Budżetu trzeba zgodnie z przewodniczącym budżetu żyć, prawda, i pamiętać o nim. Każdy cytuje, jeżeli może przy dobrym układzie też tam będzie skacza mój. To trzeba startować na trzecią. Reprezentant albo reprezentanci,
zupełnie dużo, bo jak to nie był do końca dobrym, właściwym ministrem rolnictwa. Także tutaj się tego nie zauważa, ja nie chciałem się gratować, jak nie jest ważną osobą, ale naprawdę ministry rolnicze mają pewną odpowiedź, żeby zostawić przygotowania przeciw interpretacji. Dlatego jeszcze raz chciałem tutaj przychylić się, żebyście uważnie potraktowali. Proceduralne sprawy tutaj mam do czynienia, tutaj wam pokażę, bo to są rzeczy dość złożone. To byłoby z mojej strony na tyle. Czyli ja bym informację powiedzieć, że przekazałem. Dziękujemy panie sołtysie. Ja, jeżeli tylko mogę uzupełnić, to wybory do izb rolniczych, z tego co wiem, 24 września mają być. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Nie widzę. W związku z wyczerpaniem. Proszę bardzo. Temat, ale w ostatnim czasie mieszkańcy dużo dyskutują na temat gazu, tak? Jakichś takich informacji, dobiegają różne, z różnych stron informacji, jakbyśmy mogli ewentualnie poukładać, co się dzieje i czy te ewentualnie, od razu zadam pytanie, czy ewentualnie wiemy coś o tym, czy wnioski składane w przeszłości, czy one są jeszcze aktualne, czy też ci mieszkańcy muszą składać ewentualnie nowe wnioski. Dziękuję. To znaczy tak, trochę rzeczywiście zamieszania powstało, być może ta informacja, która się pojawiła u nas czy na stronie internetowej, czy na Facebooku, nie była wystarczająco precyzyjna. Polska Spółka Gazownictwa przymierza się do budowy pierwszego odcinka sieci gazowej. I jeżeli mówimy o tym roku, to mówimy o odcinku wzdłuż drogi krajowej numer 2. Począwszy od Choszczówki Rudzkiej do mniej więcej Kościoła w Dębem z możliwością przedłużenia do wiaduktu. Stąd też w tej informacji, która została umieszczona na naszych forach, pojawiła się informacja o konkretnych miejscowościach. Tam są jakby miejscowości, które znajdują się przy zaprojektowanej już sieci. I generalnie prosimy o składanie tych wniosków o warunki przyłączenia mieszkańców, którzy są w pobliżu tej sieci. Jutro ta informacja trochę zostanie doszczegółowiona, bo rzeczywiście jest duże zainteresowanie z całego terenu gminy. Natomiast trochę bezcelowe moim zdaniem w tej chwili jest składanie wniosków z pozostałej części tam, gminy. Nie ma projektu. Tak, dlatego że i tak te wnioski zostaną odrzucone, czyli mieszkańcy dostaną odmowę, no bo ta sieć de facto nie jest tam nawet zaprojektowana, więc w ogóle nie ma możliwości w jakimś krótszym okresie czasu przyłączenia. Czyli te wnioski powinny być składane przy tej sieci, która w tej chwili jest zaprojektowana. Postaramy się tam jeszcze mapki jak gdyby dołożyć do tego posta, który się pojawił. Jeśli chodzi o tych mieszkańców, którzy wcześniej składali, to w tym przypadku też dobrze by było, żeby jeszcze raz złożyli, ale tylko przy tej sieci, tak, która jest zaprojektowana. Jeśli chodzi o pozostałych mieszkańców gminy, to złożenie wniosku na razie nic nam nie da, dlatego że mieszkańcy dostaną odmowę, no bo ta sieć, tak jak powiedziałem, w pozostałych miejscowościach, czy nawet na pozostałych ulicach Dębego nie jest zaprojektowana. Polska Spółka Gazownictwa będzie musiała na każdy wniosek indywidualnie odpowiedzieć, natomiast no to nie zrobi nam jak gdyby nic dobrego. Czyli jeszcze raz poprosimy, żeby wnioski składali ci mieszkańcy, którzy są wzdłuż zaprojektowanej sieci gazowej. Ona była kilka razy prezentowana, ale jeszcze raz to jak gdyby dodamy. Tam sieci, czy dalsze sieci, to tylko Wierne przykładowo, tak, ale już tutaj Krośla. Jeśli chodzi o Krośle, to jest tylko jeden sięgacz zaprojektowany wzdłuż ulicy Żwirowej do ulicy Mazowieckiej. Także też przy tym odcinku, tak, bo przy tej głównej nitce tylko. Na razie nie, dlatego że jak gdyby no, następna sieć będzie doprojektowywana dopiero w momencie, kiedy ta będzie wybudowana, tak, albo przynajmniej będzie zlecona budowa, bo Polska Spółka Gazownictwa
no też później podejmując decyzję w ogóle o wdrożeniu jakiejkolwiek inwestycji, patrzy na finansowanie, tak? Jeżeli nie ma tej sieci wstępnej, szkieletowej, no to, to nie ma mowy o rozbudowie dalszej. Mogę powiedzieć, że ci poprosili tylko przy żwirowej, de facto. Adres, co mają przy żwirowej, tak? No tak, no tam nie wiem, może druga linia zabudowy, tak? Ale nie ma mowy w tej chwili przynajmniej o, o następnych działkach w bok, tak? Czy to jest jak gdyby druga rzeczywiście metoda i ona ma większy sens, czyli zbieranie takiej listy takich deklaracji jak gdyby chęci przyłączenia się do sieci gazowej, no bo po pierwsze wtedy spółka gazownicza nie musi każdemu oddzielnie odpisywać, na wniosek tylko odpisuje powiedzmy pierwszej osobie do kontaktu, a to rzeczywiście daje jakiś, jakąś informację, jakie jest zapotrzebowanie. Natomiast zgodnie z tymi rozmowami, które tutaj przeprowadzaliśmy z obecną panią dyrektor, to o ekonomice tej inwestycji decydują przedsiębiorcy. Generalnie jeśli chodzi o budynki prywatne, no to Polska Spółka Gazownicza tak nie do końca jak gdyby bierze je nawet do kalkulacji. Natomiast przedsiębiorcy i to powyżej 100 kW mocy, no to oni decydują o tym, czy, znaczy decydują w cudzysłowie, tak? Czyli złożone przez nich wnioski decydują, czy ten gazociąg w dane miejsce pójdzie, czy nie. Więc w pierwszej kolejności należy, i to jeśli chodzi o przedsiębiorców tych większych, no to u nich jest sens, żeby oni składali wnioski o warunki przyłączenia. Ja mam pytanie, a propos, no to trzeba składać. Tak, to jest najbardziej. A to mówię, to trzeba tak trochę technicznie patrzeć, czy jest możliwość przełączenia, no bo tam jest przez skrzyżowanie tylko. Tak, tak. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo tam pojawiła się taka informacja o wartości czy cenie za przyłącze. I pojawiła się kwota 3,5 tysiąca, ale to jest kwota do ogrodzenia. Natomiast od ogrodzenia do budynku to jest kolejnych kilka tysięcy, które, na które mieszkańcy powinni być przygotowani. I tutaj nie wiem, czy zastępcy już udało się zmienić, bo miał zmienić tę informację, że to nie jest całkowity koszt przyłącza, żeby mieszkańcy tego też tak nie identyfikowali. Poza tym do tego trzeba doliczyć sobie koszt właśnie projektu z pozwoleniem na budowę i instalacji wewnętrznej gazu, tak? Kotłownia i tak dalej, i tak dalej. Więc można się spodziewać, że całkowita taka wartość inwestycji to będzie nawet w granicach 40 tysięcy, tak? Także tego trzeba być też świadomym. Tutaj rozmawiałem z zastępcą, że miał poprawić tą informację około o tych 3,5 tysiącach. Ja mówię o koszcie inwestycji już z wymianą kotłowni, tak? No bo trzeba zapłacić za kocioł, trzeba zapłacić za przeróbki, żeby mieszkańcy też byli świadomi, że to są tego rzędu koszty. I założenie jest takie, że ten pierwszy odcinek, czyli od Choszczówki Ludzkiej tutaj do Kościoła w Dębem, miałby być wybudowany możliwe, że jeszcze w tym roku. A później no, sukcesywnie kolejne odcinki. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. A dofinansowania no te z Polskiego Ładu, tak? Znaczy przepraszam, z czystego powietrza. Także tutaj zastępca jak najbardziej pomaga. Tam są środki na wymianę na przykład na kocioł gazowy. To 40% jest dofinansowania z czystego powietrza. Na kotły gazowe, akurat kondensacyjne. I budowę kotłowni na całość, tak. Natomiast chyba nie na przyłącze, wydaje mi się. Na przyłącze nie, ale jakby już inwestycja. Po stronie południowej. No to zostaje przejście przyłączem na drugą stronę. Można próbować, znaczy to też jest trochę tak, że te przyłącza pewnie tak jak wodociągowe mogą być budowane do kilku nieruchomości, później się rozdzielać, tak?
Więc jeżeli właściciele kilku nieruchomości sąsiedniej złożą taki wniosek, no to wtedy na jednym tym przejściu przez Warszawską będzie można zasilić te budynki. Na razie nie jest planowana budowa sieci po drugiej stronie Warszawskiej. To być może dopiero w następnym etapie, tak? Czy są jeszcze jakieś tematy? Dobrze, zorientuję się, bo nie znam zupełnie tematu. Nie wiem, zapisałem sobie, jutro zapytam. Mhm. Na tym odcinku gruntowym oczywiście. Mhm. Jeżeli nie ma tematów, zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Ja jeszcze poproszę Państwa radnych o jakieś pół godziny, dobrze, bo mam kilka takich informacji jeszcze do przekazania. Tak, tak.